Andrzej Kominczuk. 7 tygodni temu miałem operację biodra. Już kiedyś powiedziałem, ale jeszcze powtórzę raz. No, synowie zobaczyli, że tata się coraz gorzej ruszasz. No, a ponieważ są sportowcami, no to poprzez sportowców akurat trafili na kolegę, który był u Magnuszewskiego. Zrobiłem rentgen. Mówię, nie, kolana zostawiamy, najpierw trzeba biodra zrobić. No. Kulę odstawiłem bardzo szybko, po 4 tygodniach. Znaczy, 4 tygodnie odstawiłem jedną kulę, a po 5 odstawiłem drugą. Ale roztropność musi być. Rehabilitant mi powiedział, jak ucieka kolano, nie można, nie dać się utykać. Nie można utykać, nie kombinować. Po to pan tyle czasu był przed operacją, 3 biodro to wszystko, żeby bokiem schodziłem ze schodów. Teraz schodzę już prosto, ale z kulą. Mam podpórkę, muszę mieć. Dopiero jak zrobię kolano, będzie wszystko odstawię. A jeżeli chodzi o biodro, to w ogóle jakbym miał trzecie do roboty, to też bym przyszedł tu, żeby mi zrobili trzecie. Przede wszystkim mnie nie boli. Jak siedzę, wtedy jak, dlaczego przyszedłem? Mnie nie bolało tak, jak ja widziałem koleżanki, można tak powiedzieć, koleżanki, które przyszły razem ze mną, miały w tym samym dniu operację robioną, to babeczka nie mogła podnieść w ogóle nogi do góry. Ja normalnie chodziłem. Natomiast jak siedziałem, to mnie bolało. Bolało w pachwinie, jak było 1,5 godziny siedziałem, bolało w pachwinie i mówię, będzie coraz gorzej, dlatego trzeba to zrobić.